i są mięciutkie, tak mi się wydaje. Tak, są mięciutkie. Jak to kimochi! Nie wiem nawet jak to się je, ale okej. Okay. No to sprawdzamy. No mega, jeszcze w życiu nie widziałam tak kreatywnie zaprezentowanego produktu. Ble, fu, nie. Uciekła. W ogóle jakie oszustwo, zobaczcie. Siemaneczko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować Asia Box. Ale oczywiście, nim zaczniemy, to jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczkę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to kochani, już nie czekajmy, tylko otwierajmy naszego boksa, w którym znajdują się azjatyckie smakołyki. Boks waży około kilograma i wartość tego boksa to jest 100 zł. No to słuchajcie, już nie przedłużajmy, tylko sprawdźmy, co znajduje się w środku. Okej, i co my tutaj mamy? No dobra, jest bardzo dużo produktów. Widzę, że jest na chrupko, słono, słodko, gumowo, żelkowo i nawet mamy napój. Ale słuchajcie, teraz nie będziemy tych produktów omawiać, tylko zabieramy się za testowanie. Jako pierwszy produkt przetestujemy ciasteczka imbirowe. No to otwieramy. Pachną bardzo dziwnie, tak mącznie, trochę jak sezamki w miodzie, ale sprawdźmy, jak smakują. Jakie malutkie! Myślałam, że będą większe, że będzie tak, nie wiem, może z 5 takich ciasteczek dużych, a okazuje się, że są one takie malutkie. Akurat na ząb. Okej, okay. I są mięciutkie, tak mi się wydaje. Tak, są mięciutkie. Dobra, ale już otwieram. Jak to kimochi! Dobra, i to jest takie ala mochi gumowe w mące, żeby się nie przyklejało do papierka. Okej, okay, i się wygina. Tu jest jeszcze pokazane, są takie kropeczki, ale te kropeczki to chyba jednak jest mąka po prostu, bo nie widzę nic w środku. Na początku myślałam, że to będą takie kawałki imbiru, ale nic tu nie widzę. Może taki cynamon, imbir? Nie, to jest chyba właśnie ta mąka, ale okej. Okay. Zapachu nie ma, ale sprawdźmy, jak smakuje. No nie było łatwo. Jak moczy, to na pewno się nie gryzie. Ale ostre. No czuć, że to imbir. Ale ciężkie do pogryzienia. Mega twardy glucior. Jaki ostry. Dosłownie jakbym żuła imbir w galaretce. Imbir w żelatynie. O, po prostu roztarty imbir zalany żelatyną i cukrem. Mocne. Po prostu nie chce się przegryźć. Koniec. Moim zdaniem 5 na 10. Takie mocne 5. Konkludując, smakują jak te miodowo-imbirowe tabletki na gardło. Ale naprawdę są bardzo słodziutkie, miodowe oraz mega imbirowe. Jako drugi produkt przetestujemy suszoną rybę jaszczurnikowatą smaku barbecue. Tym wszystkim jedyne pozytywne jest słowo barbecue. Tylko to mnie trzyma na duchu. No dobra, testujemy. No to otwieramy. Dobra, i sprawdzam zapach. Nie no, po prostu jak chrupki kukurydziane. Fuu, nie, jednak śmierdzi strasznie. Nie czuć w ogóle tu barbecue. No to testujemy. Spójrzcie jeszcze, jak tu wygląda. Jak takie cieniutkie frytki, zrobione z kartki. Okej, okay, i jest to coś takie miękkie. Dobra, nie wiem nawet jak to się je, ale okej. Okay. No to sprawdzamy. Jak jakiś styropian. No czuć po prostu taką wędzoną rybę. Barbecue nie, trochę może. Może coś tam wyczuwa barbecue. Bo to zostało napisane. Ale gdyby nie było informacji o barbecue, to bym nie poczuła barbecue. Po prostu taka słono-słodka, wędzona ryba. Nie widzę fenomenu zjedzenia tego. Nie będę tego oceniała. Widzieliście moją minę, to nie moje smaki. A może komuś akurat to będzie smakowało. Może ktoś takie rzeczy lubi. Więc lecimy z kolejnym teścikiem. Jako trzeci produkt przetestujemy sakura matcha z płatkami wiśni. I są to czekoladki? No, sprawdzimy. No to otwieramy. Okej, okay, bardzo malutkie, piękne czekoladki. Pachną jak przepiękna słodka matcha. I spójrzcie, jak wyglądają. Jaki świetny design. Patrzcie. No mega. Nie są one takie mega słodziaśno-różowo-pudrowe, tylko są one naprawdę wyraziste. Okej, okay, no to w takim razie otwieramy po raz drugi. Zielona czekoladka. Pachnie mega słodko. I spójrzcie, jak wygląda czekoladka z bliska. I od spodu jest różowa. Ale to jest spowodowane nadzieniem. Natomiast sprawdźmy, jak smakuje.
No naprawdę wyjątkowe to. W środku jest pianka, dlatego trochę ciężko mi było to przegryźć. I spójrzcie, jak wygląda w środku. Na zewnątrz jest zielona czekolada matcha. W środku jest pianka, która jest mega, mega mleczna. A pod spodem jest czekolada różowa, która jest o smaku płatków wiśni. Dla mnie to jest po prostu mega intensywna truskawka, ale okej. I ciekawostka jest taka, że o tym smaku możemy również dostać poki. Czyli wiecie, te biszkoptowe paluszki polane czekoladą o smaku matchy. Naprawdę powiem wam, że są to wyjątkowe cukierki, wyjątkowa słodycz i nigdy wcześniej takich czekoladek nie jadłam. Moim zdaniem 10 na 10, bo naprawdę smaczek jest kozacki. Płatki wiśni naprawdę są wyczuwalne, pianka jest mega mleczna, a na górze i po bokach jest bardzo wyraźna czekolada o smaku matchy. No to lecimy z kolejnym teścikiem. Chrupiące strączki o smaku zielonej fasolki sojowej. No to otwieramy. Okej, i pachną rzeczywiście delikatnie fasolkowo, ale również wyczuwam tutaj takie tłuste chrupki. Ale jeszcze spójrzcie, jak wyglądają. No to sprawdźmy, jak smakują. Ojejku, one rzeczywiście są w kształcie groszku takiego fasolki. No mega. Taka pyszna, zdrowo-niezdrowa przekąska. Mega! Ogólnie ja tu kurczaka czuję, jak takie chipsy kurczakowe, ale to jest naprawdę mega przepyszne. Delikatnie słone, delikatnie słodkie, takie a la barbecue, ale taki słodki kurczak. No mega! I jeszcze ta chrupkość, coś cudownego. Idealnie chrupią pod naciskiem zębów. Można to jeszcze porównać do takiego słodko-słonego ciacha, smażonego na głębokim oleju. Mega! 11 na 10! No to lecimy z kolejnym. Jako piąty produkt przetestujemy paluszki Poki o smaku truskawkowym. No to otwieramy. Okej, i w środku tradycyjnie mamy kolejne foliowe opakowanie. Ale jeszcze spójrzcie, jakie te opakowania są słodziutkie. Naprawdę mega przesłodkie. A z tyłu jeszcze mamy pokazane zalety naszych paluszków. Mega chrupiące, oblane czekoladą. Idealnie do torebki. A to nie wiem, co to znaczy. Możesz się bawić jak różdżką. W każdym razie, tutaj macie tłumaczenie. No to lecimy z testowaniem. Ohoho, i pachną naprawdę mega truskawkowo. Ale to tak bardzo, że nawet w tej truskawce wyczuwam kwasek. Dobra, i spójrzcie, jak wyglądają. Mega przepiękne paluszki, idealnie oblane czekoladą. Wow, aż mi wypadają. Spójrzcie, jakie one są piękne. Idealnie rozłoży mi się jak japoński wachlarz. Idealnie pokryte czekoladą. Pięknie różowe. Dobra, to testujemy. Mega pyszne, truskawkowo-mleczne, biszkoptowe paluszki. Piechotka. 11 na 10. Jako szósty słodycz przetestujemy ciasteczka Hello Panda z truskawkowym dipem. Ale czekajcie, cały teścik możecie zobaczyć tutaj, w szybkim teściku. Obejrzyjmy razem. Siemaneczko, z tej strony Patty. Dzisiaj szybki teścik. Ciasteczka Hello Panda z truskawkowym dipem. No to otwieramy. Wow, i mamy naprawdę truskawkowy, mega różowy sos. I sprawdźmy nasze ciasteczka. Spójrzcie, są w kształcie pandy. I pachną jak krakersy, czyli tak jakby nawet słonawo. Ale sprawdźmy, jak smakują. Najpierw oddzielnie, a później z dipem. W smaku dokładnie jak herbatniki, ale zdecydowanie bardziej chrupiące. A teraz sprawdźmy z dipem. Mega mleczny truskawkowy krem. Pycha! 10 na 10. Po więcej szybkich teścików zapraszam na mój kanał na YouTube. Piątek. I co o tym sądzicie? Mega słodycz. I jako siódmy słodycz przetestujemy chodzicza, ciastko o smaku prażonej zielonej herbaty. No to otwieramy. Okej. W środku mamy kruche ciasteczko, ale rzeczywiście jest wyczuwalna zielona herbata. I oczywiście orzech, ponieważ co jest ciekawe, jak ta herbata zielona jest prażona, to wyczuwalny jest orzech. I rzeczywiście czuć orzech. No ciekawe. Okej, więc testujemy. Naprawdę dobre. I wyczuwalna jest rzeczywiście herbata. Jest takie delikatnie cierpko-gorzkawe. I z tego co widzę, to na zewnątrz mamy hojicha cookie, a w środku mamy hojicha lava. Czyli ciastko i lava hojicha. I spójrzcie, bo w środku jest rzeczywiście te ciastko płynne. 7 na 10. No to lecimy z kolejnym teścikiem.
Jako ósmy produkt przetestujemy Sonamanma, japońskie gumy o smaku energetyka. No to otwieramy. Okej, mamy trzy kulki, takie a la jajeczka. No, pachną energetycznie. Naprawdę jak Red Bull albo Tiger, ale naprawdę bardziej jak Red Bull to pachnie, więc już się dobrze zapowiada. Okej. I sprawdźmy. No są takie gumowe, mięciutkie, więc sprawdźmy i jak smakują. Nie są to gumy rozpuszczalne. Bo tu te nadzienia, spójrzcie, bo w środku jest rzeczywiście płynne nadzienie cytrynowe. Jak energetyk to już nie smakuje, ponieważ ta kwasota przejmuje cały smak. Jest mega, mega kwaśne i wcale to nie ustępuje. Można powiedzieć, że na zewnątrz ta guma to jest energetyk, a w środku to jest totalny kwas. I zaletą tego jest, że to nie jest guma rozpuszczalna, tylko rzeczywiście można to rzuć i rzuć i rzuć. Jest to normalna guma. 10 na 10. No to lecimy z kolejnym teścikiem. Jako dziewiąty produkt przetestujemy czekoladowe kuleczki Miś Panda. No to otwieramy. Jeszcze drugo, spójrzcie, jaki ten słodycz jest przesłodziaśny. No mega, jeszcze w życiu nie widziałam tak kreatywnie zaprezentowanego produktu. Zwykłe białe kulki, ale jak kreatywnie przedstawione. Spójrzcie. No zwykłe białe kulki w pandowej folii. Jak mało trzeba, żeby dać tak świetny efekt. Mega, więc otwieramy. Uciekła. I w zapachu są mega czekoladowe, jak mleczna czekolada. Ale sprawdźmy, jak smakują. No, chrupiąca. Zwykła, ale bardzo chrupiąca czekolada. Mleczna gorzka, taka nawet. Dobre, fajne. Mocne kakao, bardzo wyczuwalne. Dosłownie jakbyście przegryźli ziarno kakaowca. Ale takie z dodatkiem cukru. Fajne. 8 na 10. No to lecimy dalej. I jako 10 produkt przetestujemy paluszki Oreo z czekoladowym nadzieniem. No to otwieramy. No, coś nie poszło. Okej, i mamy trzy opakowania, więc to jest bardzo fajnie, ponieważ jak w przypadku Poki, tutaj musimy całe opakowanie zjeść naraz, a tutaj możemy sobie podzielić. Natomiast już testowaliśmy Oreo rurki w jednym z pierwszych odcinków test słodyczy z Dearsa. I co mnie wtedy zasmuciło, że rurki wcale nie wyglądały tak jak na obrazku. Tutaj mamy pełno kremu. Jest środeczek wypełniony kremem. A jak testowaliśmy, to wcale tak to nie wyglądało. Rurka była pusta na wylot. Delikatnie od środka była wysmarowana kremem, ale tak to można było przez nią spojrzeć. No ale sprawdźmy, czy może te sprowadzone z Azji będą lepsze? Sprawdzamy. Okej. Dobra, i są mega duże. Grube, nierówne. No coś nowego. Tamte były chudsze i takie bardziej obrazkowe. Bardziej idealne. Te są mniej idealne. Jest zdecydowanie więcej kremu niż w tych z Dearsa, ale jednak widać też na wylot. Można się przejrzeć. Jest delikatna dziurka, ale jednak jest. Nie jest do końca wypełniona, więc lipa. No ale sprawdźmy, jak smakuje. Jeżeli chodzi o zapach, tradycyjny zapach takiej rurki z kremem i czekoladki. No to testujemy. Nie no, ale oszustwo. Tu jest taki sam schemat jak w tamtych. Jest dziura na wylot, możecie spojrzeć. W ogóle jakie oszustwo, zobaczcie. Mega zawiodłam się na Oreo, że może zrobić taką manianę. No cóż, a wafelki? Jakbyście jedli zwykłe wafelki ze sklepu, które po prostu są puste. Ponieważ te nawet najzwyklejsze wafelki ze sklepu z kremem mają więcej kremu niż w ogóle to coś. Ale tak to mega chrupki, dobry wafelek. Ale dam 5 na 10 za to oszustwo. Nie lubię być oszukiwana. Jak to w ogóle lubi? No to lecimy z kolejnym teścikiem i mam nadzieję dużo lepszym produktem. Jako 11 produkt przetestujemy Jelly Strosa! Ojej, to są moje ulubione słodycze. I tak, jest o wiele lepiej niż w przypadku Oreo. Już widzę. Jadam wszystkie Jelly Strosy i naprawdę są przepyszne. Ale nic nie zaszkodzi, jak odświeża smaczek. No to otwieramy! I w tym wypadku idealnie się sprawdzą nożyczki. No okej. Pachnie winogronowo. I spójrzcie, jest to taki żelek. Żelek w Stixie. Okej, no to testujemy! Powiem wam, że mimo zapachu winogronowego, to smakuje jednak jak ananas. No taki do przegadania ten smak. Jelly Strosy głównie dla mnie smakują jak winogrona, ale czasami jednak kolor sugeruje co innego. No i też można sobie dopisać inne smaki.
możemy debatować na temat smaku, ponieważ nie są one też podane na Jelly Straussach. Bo są, zauważcie, wszystkie owoce, ale jak testowaliśmy całą paczkę Jelly Straussów, gdzie były też wszystkie owoce i były wszystkie kolory owoców, to one wszystkie smakowały tak samo. Więc krótko mówiąc, dla mnie każdy Jelly Strauss smakuje jak winogrono, ale kolor może nam wmówić troszeczkę inny smak. Mimo wszystko dla mnie to jest słodycz numer jeden. Kocham Jelly Straussy. No to lecimy z kolejnym teścikiem. I jako 12 produkt przetestujemy KitKat o smaku banana i karmelu. No to otwieramy. No tutaj też użyję nożyczek, będzie szybciej. Okej, i już mamy KitKat jak KitKat. O kurczę, w zapachu mega mocny, jak jakiś alkohol. Może to przez ten karmel, ale sprawdźmy jak smakuje. Bananowy. O kurczę, ten karmel jest tak wyraźny, jakby był po prostu z dodatkiem alkoholu, takiego mega mocnego. Jak te czekoladowe beczułki wypełnione alkoholem. Ale tu jest naprawdę wyraźny banan, co jest super, ponieważ banan i czekolada to najlepsze połączenie. Jako dziecko ciągle to jadłam. Normalnie połączenie smaku banana i czekolady to jest po prostu 10 na 10. Ale przez ten gorzki smak alkoholowy 5 na 10. No to lecimy z kolejnymi produktami i już dwoma ostatnimi. Jako 13 produkt przetestujemy Kadziricho, miękki cukierek o smaku coli oraz lemoniady. Ale słuchajcie, tego również robiliśmy szybki teścik, więc obejrzyjmy go razem. Siemaneczko, z tej strony Patki. Dzisiaj szybki teścik Kadziricho o smaku coli oraz lemoniady Ramune. No to otwieramy. Okej, i mamy żelka z białym nadzieniem. Pachnie bardzo kolowo. Środek to jest lemoniada Ramune, a z zewnątrz to jest cola. Spójrzcie, jest to taki żelek. Dobra, ale sprawdźmy jak smakuje. Świetny słodycz. Głównie to wyczuwam tutaj tylko colę. Środek jest słodki, delikatny, ale z zewnątrz jest kwaśna cola, która świetnie przebija słodycz. Mega. 10 na 10. Po więcej szybkich teścików zapraszam na mój kanał na YouTube. Jak wam się podobało? Bo mi mega. Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem, jak i pod shortem. I słuchajcie, lecimy już z ostatnim i bardzo wyczekiwanym produktem. Już go widzę na dnie i bardzo chcę go przetestować. Więc jako 14 produkt przetestujemy Lady Boba Bubble Tea. Smak taro. Okej, czyli nie jest musujące. Delikatnie się otworzyło. Fu, mleko! Nie! Ja chciałam tutaj owocowy napój. Jagodowy, borówkowy, winogronowy. I miałam nadzieję, że w środku będzie bubble tea, ponieważ w japońskich słodyczach możemy się spodziewać wszystkiego. Dobra, jeszcze sprawdźmy dokładnie zapach. Nie no, pachnie po prostu jak takie herbatniki mleczne. Ogólnie jakby herbatniki miały taki zapach, to okej. Trochę też jak beton, z drugiej strony. No ale napój o takim zapachu, nie, to mi w ogóle nie pasuje. Nie. Ale dobra, sprawdźmy jak smakuje. Wasze zdrowie. Ble, fu, nie. Posmak ma takiego betonu. Ogólnie by było dobre. Jeżeli by było sprzedawane w jakichś barach mlecznych, to by było super. Ale że widzę takie coś w puszce. I to w puszce, która moim zdaniem jest orzeźwiająca. I w mojej wyobraźni miała tutaj soczek winogronowy, który orzeźwia. No i nagle widzę tutaj mleko. No to nie. To kompletnie mi się nie łączy z tym. Mleko samo w sobie, gdyby było sprzedawane w szejkach, to by było dobre. Ponieważ jest o smaku takiego karmelu. No ale nie mleko w puszce. Nie, to mi w ogóle nie smakuje. No ale jeszcze pokażę wam kolorek. No tak, tak to wygląda. Jak taka kawka inka. Jeszcze tak łudzę się, że jest tutaj bubble tea. Ponieważ no tutaj jest pokazane, że jest to bubble tea. No i tak trochę mieszam. Może wyleję wszystko. Przecież to przeleję. Jest! Biorę kolejną szklankę. Okej, no i sprawdzamy. No, też słaby pomysł, żeby dawać bubble tea do puszki. Nie chcę to totalnie przejść. Jest tego bardzo dużo i bardzo dużo moim zdaniem by się zmarnowało, gdybym miała to tak pić normalnie. A dwa, nawet walcząc i wysysając te kulki z puszki, mogłabym się pociąć, no bo to jest ostra puszka, więc totalnie głupi pomysł. No chyba, że ktoś ma przy sobie dużą słomkę do bubble tea. No dobra, jeszcze trochę tego jest, no ale zobaczcie, nawet machając ciężko mi jest to wyciągnąć, więc jakbym to miała machać tak przy buzi, przy języku, no to wiecie, trochę niebezpieczne. No ale w każdym razie spójrzcie, to nie jest bubble tea, czyli to nie są kulki molekularne, to jest tapioka, czyli takie mączne kuleczki. Ja za tapioką nie przepadam, nie smakują mi te kulki, wolę kulki molekularne, które mają w środku soczek.
ale spójrzcie. W każdym razie jeszcze spróbuję oddzielnie kulkę. Bez smaku. Moim zdaniem to jest najgorszy produkt z całego boksu Asia Box. Totalnie najbardziej się na nim zawiodłam, a najbardziej też go wyczekiwałam, jak widziałam go na dnie. Już ta ryba jest lepsza, przynajmniej wiedziałam, czego mam się spodziewać. A tutaj nastawiłam się na mega orzeźwiający winogronowy, jagodowy, w każdym razie fioletowy soczek z kuleczkami bubble tea. A dostałam jakieś mleko w puszce, jeszcze z kulkami tapioki. No dla mnie średniawo. Pamiętajcie też, że to jest moja subiektywna opinia, wam to może smakować. Wy możecie znać te produkty i wiedzieć, że tam jest mleko. No i możecie to pić po prostu sobie. I wasz gust też propsuje. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie w komentarzu, który produkt najbardziej wam się spodobał. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli dacie lajka, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!